Zaraz niech ja zerknę, kurde, żeby to na darmo nie rozkręcać. Chyba tu jest miedziana podkładka, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy z następną. O, tu już od razu płyn leci. Widzicie, jak się udało trafić. O, kurna. Uhuhu. Jest miedziana podkładka. Najbardziej wystająca śrubka w KTM-ie. W ogóle to nie sprawdziłem, ile tu się wlewa. Mam nadzieję, że nie więcej jak litr, bo mi się zaraz przelewać zacznie. Nie, około litra pewnie. To podobnie jak w Yamaszce. O, już nie leci. Tak, muszę wykręcić czujnik też, bo nowy zamówiłem. No w każdym razie to odpowiada za włączanie wiatraka, nie? To mi to nie działa. To też w sumie od razu to wykręcę. To będzie... O, już nie widać na tym kluczu. Jak dobrze widzę, to wychodzi, że 22 klucz. Czekajcie, to w tym miejscu jak jest, to trzeba kręcić do góry, oby tu nie był lewy jakiś ten gwint. To mi nie działa. No i prawdopodobnie to jakoś działa na takiej zasadzie, nie, że tu jest ta temperatura, to coś tu w środku się przesuwa, odsuwa czy coś i wtedy łączy te dwa te, a jak to jest połączone, no to wtedy jest obwód i wiatrak się kręci. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Tu nie ma żadnej podkładki, żebym zaraz nie zgubił czegoś. Nie, nie ma nic. Dobra, to już też do odłożenia. To widzicie, już wam sprawdziłem. VXC, spuszczanie płynu chłodniczego. Jest to ta śrubka. Zazwyczaj jest tak, że ta śrubka do spuszczania albo jest inna, większa, mniejsza, bo właśnie to imbusowo, tak myślę, obstawiam. A tamta imbusowa najprawdopodobniej była od kontroli oleju, że jak właśnie wlewacie, to jakby nie było okna, ale tu jest i okno inspekcyjne, to nie wiem, czy takie zbędny bajer, czy co. To chyba tak działa, że dopóki teraz się klamki nie wciśnie, to chyba się to nie zapowietrzy, tak mi się wydaje. Zaraz to wezmę w jakąś torebkę foliowo. O, teraz jest bezpiecznie, nic tu nie będzie, może temu wysprzęglikowi. Tu można już fajkę wyciągnąć. Bo może sobie w sumie teraz te węże podkręcam. To tu będzie jeden, tu jeden i chyba tam z drugiej strony. A, i z drugiej strony jeden. Sporo tych węży. To może najpierw teraz te węże się podkręca, to już będzie z głowy. Ogólnie to wam powiem, że mi się samochód rozpierdzielił, a drugi niestety nie ma przeglądu. I jest źle. W tym pierwszym, co mi się rozwalił w A-klasie, to niestety znowu mi padł ten przełącznik światem, już drugi. Ale teraz to zazwyczaj jest tak, że niejako się chrzani, to... No to światła przygasną, nie? Ale jeszcze się włączą czy coś. A teraz to mi się tak spaliło, że w ogóle nie mam świateł. To jeszcze jak wracaliśmy w nocy, to się stało. Jeszcze jest taki bajer, że można długie przycisnąć, ale no to wiadomo, we mgle to jak ktoś z naprzeciwka jedzie, to go tak oślepia, że to nie wiem, czy wtedy lepiej w ogóle te światła wyłączyć, czy na długich jechać. No najlepiej to by było pewnie to,
Lawetę wezwać, już nie jechać takim samochodem, no ale no co zrobisz, nie? Już tu było blisko, to się jakoś do domu dowlekło. Mocno siedzą, nie chcą złazić. Kurde. Drugi, lecimy na tamtą stronę. To już będzie ostatni wąż i ogarnięte w zasadzie. Mam nadzieję, że ośka wahacza nie będzie zapieczona. Jak w DT-cie, w najgorszych koszmarach. Dobra, tutaj już popuszczone. A można i tu popuścić, to może się całkiem z tym, jak da radę ten kruciec zsunąć, to w sumie ten wydech pewnie odkręcać. No pewnie wydech by pasowało też cały zdemontować, to łatwiej ten silnik wyjdzie, bo to w sumie czy z tamtej, czy z tej strony, to lepiej to pójdzie. A tu trzeba będzie odczepić tą sprężynę od hamulca. Teraz to wszystko widać, tutaj te ucho odkręcić. Ostatnio trochę chłodnicę prostowałem, kurde, dostała w dupę ostro. Teraz tego nie widać, bo wyprostowałem, ale tu było tak wygięte, ale to ładnie kombinereczkami nie wyprostowałem. O, tu trochę widać, że trochę dostała, ale wcześniej to naprawdę było źle. Kurde, się rzuca tym motorem, to dostaje, to dopiero jak zdejmiesz plastiki, to widać. Ale jednak co KTM-owska chłodnica, to nie jakieś tam Made in China, żeby takie przygięcie i już coś w niej było.